Paweł Łoziński. Tak byłoby w Kinie. Scena w jednym ujęciu. Plener, dzień, Stambuł, Kadıköy, ruchliwa dzielnica handlowa. Mały chłopiec, Ömer, pięć lat, usiadł sam przy ruchliwej ulicy, oparty plecami o kratę zamkniętego sklepu, chce w spokoju zjeść smacznego loda w wafelku. Ubrany jest już po męsku, w kolorową koszulkę, dżinsy i sportowe buty. Wokół na pierwszym planie gęsty tłum, rozgorączkowani przechodnie przekrzykują się, słychać klaksony aut, nawoływania sprzedawców. Tłum mija go obojętnie, nikt nie zwraca uwagi na małego chłopca w skupieniu jedzącego loda. On też nikogo nie widzi. Wokół świat dużych, dorosłych ludzi poważne rozmowy może o życiu, pieniądzach, miłości zmęczenie codzienne kłopoty. Emer w skupieniu kończy swojego loda, na którego dziś bardzo zasłużył. Mama kupiła go w nagrodę, że tak ładnie opiekował się swoją młodszą siostrą. Lód przecieka mu na rękę i dalej na ubranie. Emer tego nie widzi, martwi się, że zaraz skończy się ten wspaniały moment. Nagle w kadrze pojawia się wyciągnięta w jego stronę ręka młodej kobiety. Chłopiec spogląda w górę na matkę, która daje mu znak, że już czas iść. Nie widzimy jej twarzy. Emir niechętnie podnosi na nią wzrok. Przerwała mu ten najlepszy moment dnia. Chłopiec ociąga się chwilę, ale potem posłusznie bierze mamę za rękę. Razem wychodzą z kadru. Kamera zostaje na zamkniętej sklepowej rolecie. Tak byłoby w filmie, ale ta fotografia warta jest więcej niż 1500 słów. Magiczny moment szczęścia, złapany w tej jedynej właściwej chwili. Idę na lody.